right, Marines, let's get them! Siemanku, cześć i czołem, witam was, Mr. Rafael 22. Dziś na prośbę wielu użytkowników postanowiłem nagrać poradnik, jak zagrać w Call of Duty Black Ops Multiplayer na nowej wersji Alter Revolution. A więc, tak jak już powiedziałem, wielu użytkowników pytało mnie o to i dzięki tutaj drużynie Alter Revolution możemy zagrać w Multiplayer. A więc jestem tutaj w dziale Download, Ref Ops, klient i mamy takie coś. Oczywiście wszystkie linki podam w opisie. I teraz tak, pobieramy sobie torrent, plik torrent. Jest to 12 giga prawie że, ale jest to gra i od razu multiplayer. Także pełny jakby multiplayer, czyli wszystko do gry w multiplayer. A więc to sobie pobieramy i gdy nam się już to pobierze, będzie już po prostu to gotowa gra. A więc zapisujemy to sobie gdzieś, kopiujemy na dysk i potem jeżeli jak to zrobimy, pobieramy sobie update RevOps do wersji 1.2. I tę paczuszkę sobie też pobieramy i z tej paczuszki te pliki kopiujemy tam do tego folderu tutaj z grą i podmieniamy wszystko. Jeżeli to zrobicie, możecie odpalić plik, już wam mówię, o nazwie, refpopsmultiplayer.exe i zalogujemy się. Jeżeli wam wyskoczy okno do zalogowania, musicie podać login i hasło tutaj z tej strony. Jeżeli nie macie tutaj konta, radzę się wam tutaj zarejestrować. Jeżeli jednak nie pokaże się wam takie coś, możecie spokojnie grać. A więc to jest cały sposób. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tutaj, polecam tą stronkę, też podam w opisie. I tutaj znajdują się wszystkie klienty, update'y, pliki torrent, jakieś pliki naprawcze, które naprawiają jakieś bugi, więc polecam to. Mam nadzieję, że pomogłem wam moim poradnikiem i przepraszam was za to, że wam nie pokażę o co chodzi w grze i tylko tak wam z grubsza tłumaczę, ponieważ gry niestety nie mam, a no nie mam czasu instalować tego i wszystko tego wam pokazywać. Zrobiłem tylko ten poradnik i tak ogólnie to opisałem, bo wielu użytkowników pytało mnie o to. A więc mam nadzieję, że pomogłem wam moim poradnikiem. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach. To narka.